Dzień dobry. Jest nam niezmiernie miło, że zainteresowaliście się Państwo naszymi placówkami. Ja nazywam się Katarzyna Duchlińska. Jestem dyrektorem przedszkola Fregata na Ujeścisku. Magdalena Michalska-Mek. Jestem dyrektorem przedszkola Fregata w Oliwie. Myślę, że warto powiedzieć o lokalizacji naszych placówek, bo są one bardzo atrakcyjne. Ja bardzo chciałabym Państwu wspomnieć o tym, że to, co nas wyróżnia, to to, że jesteśmy połączeni razem z domem seniora. Myślę, że Oliwę tutaj też warto podkreślić jako dzielnica, która jest szalenie atrakcyjna, mnóstwo atrakcji, z których też korzystają nasze przedszkolaki. Tak, czy to Park Oliwski, czy Zoo, Pachołek, Lasy Oliwskie, to jest taka okolica, która bardzo sprzyja rekreacji, rozrywce, ale też takiemu dbaniu o zdrowie i o kondycję fizyczną. No nie mieli czas inny, więc nagrałyśmy ten filmik, żeby powiedzieć Państwu przede wszystkim. Pomysł na ten filmik jest taki, żeby powiedzieć Państwu o tym, co nas wyróżnia. A wyróżnia nas troska o każdą osobę, wyróżnia nas też atmosfera. Jak to budujemy? Myślę, że możemy zacząć od planu dnia. Od naszej takiej zwykłej codzienności. Zajęcia w przedszkolu Fregata odbywają się w sposób, powiedziałabym, taki powtarzalny. Dzień dniowy jest równy. Dzieci doskonale znają plan tego dnia, za chwilę Państwu o nim opowiem, ale to daje dzieciom takie ogromne poczucie bezpieczeństwa. Mianowicie przedszkola są otwarte od 7.15 w Oliwie, od godziny 7 na Ujeścisku do godziny 17. Zajęcia takie typowe dla dzieci rozpoczynają się o godzinie 8.30 porankiem, kończą o godzinie 14.30 podsumowaniem dnia. Codziennie w ramach zajęć jest ścieżka dydaktyczna zawierająca treści polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, takie też ogólnopoznawcze. Codziennie dzieci mają język angielski, dwa razy w tygodniu psychomotorykę, dwa razy w tygodniu rytmikę. Korzystają też z zajęć dodatkowych, takich jak szachy, balet dla dziewczynek, dla chłopców, piłka nożna, kółko techniczne i wiele, wiele jeszcze innych, które wynikają z pomysłów naszych rodziców. Gdzieś nam tam rodzice sugerują, że można by jeszcze takie zajęcia, tego jest rzeczywiście bardzo dużo. Ale to, co jest wpisane w plan dnia, to na przykład na poranku pokazujemy dzieciom bity. Matematyczne, polonistyczne, obrazkowe. Dzieci kreślą rączką wzór grafomotoryczny, układają tangram, słuchają audycji muzycznych i są to najczęściej utwory muzyki poważnej z okresu baroku. Przy tych bitach mogłybyśmy też mnóstwo anegdot Państwu powiedzieć, jak dzieci rozpoznają, nie wiem, chociażby kompozytorów polskich gdzieś na spotkaniu rodzinnym i babcia się zachwyca. Ach, moja się wie, jak wygląda Fryderyk Chopin. No bo jak trzylatek wie, jak wygląda Fryderyk Chopin, no to jest rzeczywiście coś niesamowitego, ale to wszystko są nasze narzędzia do pracy dydaktycznej i wychowawczej. Też postawę dzieci kształtujemy poprzez nawyki, poprzez dbanie o cnoty, takie cnoty ludzkie po prostu. Uczymy porządku, hojności, nie wiem... Odwagi, męstwa, pracowitości. Tak. Mnóstwo cnót. Mnóstwo cnót takich typowo ludzkich, które dzieciom w przyszłości pomogą być po prostu dobrymi ludźmi. Może byśmy jeszcze chwilę porozmawiały o tutoringu, jak on wygląda w naszych szkołach jako taki element dobrej, cennej współpracy z rodzicami. No tak, zdecydowanie tutoring to jest coś, co nas wyróżnia. Tak? Na czym polega? Tutoring to narzędzie, które pomaga nam pokazać rodzicom, co się dzieje w naszym przedszkolu, a rodzice pokazują nam, opowiadają nam o tym, jakie jest ich dziecko w domu. Tutoring, czyli tutor, osoba, która bierze pod opiekę to dziecko, tak? Ma okazję codziennie spotykać się z nim, zbierać swoje informacje, rozmawiać, obserwować. Oprócz tego rozmawia z wszystkimi osobami, które pracują z dzieckiem na co dzień. Czy to jest pani logopeda, czy pani od psychomotoryki, pani rytmiczka. Wszystkie te obserwacje zbiera i zaprasza rodziców na spotkanie. Spotkania odbywają się 3 razy do roku. Na każdym ze spotkań oczekujemy, że będą oboje rodzice. Też po to, żeby móc usłyszeć rodziców. Bo to, co dzieje się na spotkaniu tutoringowym, to opowieść tutora, jak dziecko funkcjonuje w naszym przedszkolu. Jak zachowuje się na zajęciach, jak zachowuje się podczas zabawy swobodnej, jak buduje relacje z nami, z dziećmi. Rodzice natomiast opowiadają nam o tym, jak widzą swoje dziecko w domu.
Staram się na tym spotkaniu wyznaczyć cele dla dzieci, tak? Bo chcemy, żeby one się cały czas rozwijały. Tak jak już Magda mówiła, dbamy o wszystkie sfery, nie tylko intelektualną, o fizyczną, ale też o emocjonalną, wariatywną i o tym rozmawiamy z rodzicami. Zastanawiamy się, co dziecko już osiągnęło, na czym możemy budować, za co możemy je chwalić, ale też co jeszcze możemy dla niego zrobić, jak je wesprzeć, jak mu pomóc. Często rodzice są zaskoczeni tym, co opowiadamy, bo zupełnie inne mają postrzeganie dziecka w domu, a inaczej my je widzimy tutaj na zajęciach i w relacjach z dziećmi, więc ta wymiana jest niezwykle cenna. Dzieci wiedzą, że my się spotykamy, że o nim rozmawiamy i że to jego dobro jest dla nas i dla rodziców, i dla nauczyciela, dla opiekuna niezmiernie ważne i że to wszystko jest dla jego dobra. To, co nas też wyróżnia, o tym jesteśmy przekonane, to atmosfera, która panuje w naszych przedszkolach. Trudno nam jest ją przekazać w tym filmiku, ale osoby, które do nas przychodzą tak na co dzień, często nam o tym mówią. Właśnie ta radość, optymizm, uśmiech, który gości na twarzach wszystkich osób, które mijają w korytarzu. Jesteśmy przekonani o tym, że wychowują nie tylko wychowawcy w grupach, nie tylko nauczyciele, ale również pani, która sprząta, pan konserwator, pani, która jest w sekretariacie. Każdy, dosłownie każdy ma swój udział w tym procesie wychowania dziecka i ta atmosfera jest dla nas bardzo ważna, bardzo o nią dbamy. Ona wynika w dużej mierze z zaangażowania naszych nauczycieli i osób, które z nami pracują. Nieprzypadkowo dobieramy osoby, które prowadzą u nas zajęcia, które nawet pracują w sekretariacie czy w administracji, bo właśnie jest to naszą troską. Zaangażowanie, pasja, troska o każde dziecko, patrzenie na każde dziecko jakby było jedyne i wyjątkowe, tak żeby przygotować dla niego to, czego najbardziej potrzebuje w swoim rozwoju. Mówię tutaj o metodach, formach pracy, które będą potrzebne. Do zobaczenia.